Wiemy, bracia i siostry, że to praktyczne nasze życie na tej ziemi często nas zaskakuje. Nie zawsze wszystko nam się układa tak, jakby się chciało, jak nam składają życzenia, jak nam tam mówią o tym powodzeniu, o zdrowiu, szczęściu i radości. No nie zawsze te życzenia się spełniają. I pojawiają się czasem takie niesprzyjające warunki życia, zupełnie niezależnie od nas, narzucone nam z jakiegoś powodu, przez innych ludzi, przez samego Boga, że coś się zaczyna dziać, że się znajdujemy w jakichś życiowych tarapatach. Tak na przykład może nas któregoś dnia, roku dopaść bieda. Bieda, zwyczajna bieda. Starsi ludzie pamiętają lata biedy. Pamiętają, kiedy nie było chleba pod dostatkiem, kiedy nie było cukru, kiedy nie było różnych podstawowych produktów i trzeba było jakoś sobie radzić. I ciężkie to były chwile. Czasem może się zdarzyć w naszym życiu jakieś nieporozumienie, jakieś napięcie, że bliscy, najbliżsi ludzie jakoś no nie mogą się z nami dogadać, a my z nimi. I jest wielki niepokój w rodzinie, wśród najbliższych, w małżeństwie. Czasem się może zdarzyć, że nasza wolność, o którą przecież tak dbamy, która jest dla nas tak ważna, zostanie nam ograniczona. Przestrzeń do życia zostaje ograniczona. Nie możemy się swobodnie poruszać, nie możemy pójść tam, gdzie chcemy, spotkać się z kim chcemy. Przykre chwile, trudne chwile. Nikomu tego oczywiście nie życzymy, ale czasem coś takiego się może zdarzać. Czasem też przychodzi taki okres, gdy zostajemy poddani regułom surowej dyscypliny. To nie tylko w okresie szkolnym, kiedy trzeba robić to, co mówi nauczyciel i nie ma innego wyjścia. Czasem trafi się do wojska, tam też jest dyscyplina. Czasem się trafią rodzice w domu, którzy są bardzo rygorystyczni i ciężko jest wtedy wytrzymać. Niezależnie od przyczyn, ważne jest, jak podejdziemy do zagadnienia, do sprawy, gdy takie chwile na nas przyjdą. Bo od tego, jaki będziemy mieli stosunek do tych trudnych chwil, zależy to, jak będziemy je przeżywać. Czy będą to chwile tragiczne dla nas, czarne, przykre, czy też będą to chwile konstruktywne. Wielu w takich chwilach buntuje się i narzeka na swój los. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie potrafi stawić czoła problemom i są zbuntowani, całkowicie negatywnie nastawieni do całego otoczenia. Ale pytam, czy taka postawa może poprawić położenie, zmienić położenie człowieka, pomóc mu uwolnić się od takiego położenia? Raczej nie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjęli pewną lekcję z historii Izraela, którą zatytułowałem Sposób na przetrwanie. Mam na myśli te właśnie chwile, te trudne chwile, które tu próbowałem zasygnalizować. Sposób na przetrwanie. Zanim będziemy czytać Słowo Boże, chciałem nakreślić tło historyczne dla tego fragmentu Pisma Świętego. Był rok 626 przed narodzeniem Chrystusa, czyli VII wiek przed narodzeniem Chrystusa, dawno temu. Wielkie mocarstwo babilońskie, które już było, upadło, było, znowu upadło, po raz trzeci się odrodziło jako państwo neobabilońskie. I w 606 roku przed Chrystusem jeden z władców tego odrodzonego mocarstwa babilońskiego, Nebukadnesar, pokonał Egipt i przejął kontrolę polityczną nad wszystkimi narodami z tamtego rejonu, które podlegały wcześniej Egiptowi. Podbijając Egipt, jak gdyby przejął też władzę nad podległymi mu narodami. Do tych narodów należała Judea, ale Judejczycy nie byli skłonni przyjąć na siebie jurysdykcję Babilonii i zaczęli się stawiać.
i z powodu różnych błędów politycznych w roku 597 nastąpiła pierwsza deportacja, czyli uprowadzenie Izraelitów, Judejczyków do Babilonu. 10 tysięcy osób zostało uprowadzonych. Państwo zostało naruszone, zrujnowane. Ale to jeszcze się na tym nie skończyło, bo 10 lat później, w 587 roku, z powodu tego, że władcy judejscy nie chcieli się podporządkować i stawiali się, mówiąc krótko, Babilończycy najechali raz jeszcze Judeę, zburzyli wtedy Jerozolimę i uprowadzili po raz drugi Judejczyków do Babilonii. I w 536 roku, dopiero wiele lat później, nastąpił upadek państwa babilońskiego. Czytamy o tym w Biblii, kiedy Persowie najechali na Babilon i przejęli kontrolę nad ówczesnym światem. Więc Judejczycy znaleźli się na wygnaniu w Babilonii. Dzisiaj jest wiele różnych wyobrażeń, obrazów na temat tego, jak zachowywali się, jaki los mieli Judejczycy w tej niewoli babilońskiej. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg się interesował swoim narodem, który znalazł się w Babilonii. I w roku 594, czyli 3 lata po pierwszej deportacji Judejczyków, Bóg posłał swoje słowo przez proroka Jeremiasza, taki list do wygnańców, którzy przebywali w Babilonii. I chciałbym, żebyśmy czytali razem teraz Księgę proroka Jeremiasza, rozdział 29, od wersetu 4 do 14, bo właśnie to jest treść tego listu, który Bóg skierował do Judejczyków. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią, albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu. Nie posłałem ich, mówi Pan. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Taki list Pan skierował do swojego ludu, który był na wygnaniu, daleko od swojej ziemi, ze świadomością, że ich domy są zburzone, że ich winnice są zaniedbane, że wszystko jest zniszczone, że oni po prostu muszą i nie mają perspektyw nawet na to, kiedy się to skończy. Chciałbym, byśmy teraz przez chwilę przyjrzeli się tej historii i zrozumieli sens tego listu, jaki Bóg skierował do Izraela.
Bo przecież Pan skierował Izraela na to wygnanie z określonego powodu. To nie było tak, że Babilończycy zrobili sobie z Izraelem co chcieli, niezależnie od woli Bożej. Czytamy w 25 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza od początku tego rozdziału o przyczynach, dlaczego Izrael się znalazł w niewoli babilońskiej. Otwórzmy sobie Biblię. Słowo, które doszło Jeremiasza w 4 roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, a był to pierwszy rok Nebukadnesara, króla babilońskiego, o całym ludzie judzkim. Wypowiedział je prorok Jeremiasz do całego ludu judzkiego i do wszystkich mieszkańców Jerozolimu, mówiąc: od 13 roku Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, aż do dnia dzisiejszego, to jest przez, uwaga, 23 lata, dochodziło mnie słowo Pana, które głosiłem wam nieustannie, ale nie słuchaliście. 23 lata, nie raz i nie dwa. Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi, proroków, ale nie słuchaliście i nie nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. A co mówił? A mówił: nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. I nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Lecz wy mnie nie słuchaliście, mówi Pan, pobudzając mnie do gniewu dziełem swoich rąk ku waszej zgubie. Dlatego tak mówi Pan zastępów: ponieważ nie słuchaliście moich słów, oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę pod Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dokoła, i zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze, i sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos ulubieńca i głos ulubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. O to, co Bóg zapowiedział, że nadchodzi taki czas, kiedy Pan będzie karał, kiedy będzie reagował na ich nieposłuszeństwo, tak wieloletnie nieposłuszeństwo, jak żeśmy zauważyli. Kiedy Izraelici znaleźli się tam w Babilonii, to dziwo, ich pobyt w Babilonii był bardzo specyficzny. Nam się niewola kojarzy z jakimś takim batem, jakimiś tam ciągłymi przykrościami, ale jeśli chodzi o Izraela, który znalazł się w niewoli babilońskiej, to nawet niektórzy bibliści mówią, że nie należy mówić niewola, tylko właśnie zesłanie, to nie było tam tak, jak czasem byśmy sobie wyobrażali. Opisuje to bardzo plastycznie i wyraźnie Psalm 137, ten los, warunki, w jakich znaleźli się Izraelici na zesłaniu. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Oto specyfika tego pobytu w Babilonii. Nie zmuszali ich jak w Egipcie do ciężkiej pracy, ale chcieli, żeby zaśpiewali pieśń, żeby się radowali, żeby się weselili, a oni nie mogli się weselić, bo mieli w pamięci, bo mieli w sercu, co z ich ukochaną ziemią, z ich terenem. To był ciężki los dla nich, bo wiemy, że nie zawsze to zewnętrzne jest najgorsze, tylko to, co się dzieje w duszy, jest często większym bólem i większym nieszczęściem. Więc Izraelici byli w tych specyficznych warunkach. Mało tego, z tej całej historii wynika, że oni mieli przez Boga określony czas pobytu na tym zesłaniu. Słowo Boże mówi, dalej gdybyśmy czytali 25 rozdział Jeremiasza, werset 11,
i cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. 70 lat. Te 70 lat rozpoczęło się w trzecim roku Jehojachina i pierwszym roku panowania króla Nebukadnesara, wtedy, kiedy on objął kontrolę nad ówczesnym światem, a zakończyło się wtedy, kiedy ją stracił, czyli w dniu, kiedy Cyrus, król perski, przejął władzę i Babilonia już nie miała wpływu na losy okolicznych narodów. I chciałem tutaj taką uwagę przy okazji powiedzieć, że ta prorocka zapowiedź o 70 latach, którą przeczytaliśmy przed chwilą, ona nie dotyczy okresu przebywania Izraelitów w niewoli, tylko okresu supremacji Babilonii nad ówczesnym światem. Narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat, czyli to król babiloński, czyli Babilonia jest tutaj podmiotem w tej całej sprawie i 70 lat dla nich zostało wyznaczone. Inne miejsca pisma też to mówią. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że krytycy, przeciwnicy Biblii wyliczają, że Izraelici nie byli 70 lat w tej niewoli. I mówią, o, jaka nieścisłość, gdzie tu jest prawda i tak dalej. Ale Bóg nie powiedział, że Izraelici będą 70 lat, tylko że Babilonia będzie panować 70 lat, to odrodzone neobabilońskie państwo, a Izraelici tyle, ile tam oni będą ich trzymać. I co tam się działo, kiedy Izraelici przebywali w Babilonii? Otóż, jak żeśmy przeczytali w naszym tekście i jak można przeczytać w różnych innych miejscach, prorocy, różnej maści prorocy, z różnych szkół prorockich, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji i tak dalej, zaczęli przychodzić tam do tych Izraelitów w niewoli babilońskiej i zaczęli im prorokować. Prorokować im rychłe wyzwolenie, rychłe zwycięstwo, że Bóg jest mocny, że Bóg złamie jarzmo króla babilońskiego. Rozmaitymi sposobami to próbowali robić i ustawiali tych ludzi, że oni wcale o niczym innym nie myśleli, że nawet wokoło nic nie widzieli, tylko jedno, pokonać ich, w imię Boże, pokonać ich, zwyciężyć, puścić, modlić się, pokonać, nic nie robić, pokonać. Tak ich podkręcali ci prorocy. W tej sytuacji Bóg wyraźnie mówił do narodu izraelskiego, żeby nie słuchali tych proroków. Bóg im radził, Bóg Wszechmogący, który maczał w tym palce, że oni się znaleźli w tej niewoli babilońskiej, to było z jego nadania, radził im, żeby się poddali królowi babilońskiemu, żeby się nie stawiali. To gwarantowało Judejczykom przeżycie. W 27 rozdziale Jeremiasza, werset 8 do 11 czytamy tak. Ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadneserowi, królowi babilońskiemu, i nie poddało swojego karku pod jarzmo króla babilońskiego, ten lud będę karał mieczem i głodem i zarazą, mówi Pan, aż wydam ich w jego ręce. Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, ani waszych wieźdźbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam, nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym ja was odrzucił i zginęlibyście. Lecz ten naród, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego i będzie mu służył, pozostawię na jego ziemi, mówi Pan, aby ją uprawiał i mieszkał w niej. I 17 werset. Nie słuchajcie ich, służcie królowi babilońskiemu, a będziecie żyli. Dlaczego to miasto ma być zniszczone? To Bóg mówił jeszcze zanim Jerozolima była zniszczona. Nie mamy czasu na analizę bliższą tych wydarzeń, ale właśnie Bóg chciał ocalić, mogło tak być, że Jerozolima by nie była zniszczona, tylko że politycy, król i inni politycy, głupcy, mówiąc krótko, dali się nakręcać tym prorokom i buntowali się i powstania robili. I się sprzeciwiali i dlatego tak ucierpieli. To do dzisiaj, bracia i siostry, jest tak, że w sercach ludzkich jest taka moda
na bunt, na sprzeciw. Jak się coś nie tak dzieje, jak jakaś władza nie tak, jak w domu coś nie tak, jak mąż jakiś nie taki, czy żona jakaś nie taka, rodzice jacyś nie tacy, pracodawca jakiś nie taki, to co? Co nam będzie? My jesteśmy wolni. My sobie nie pozwolimy. My nosimy w sobie ducha wolności. My Polacy, niepodlegli. Nie damy się opony dawać. Zapalimy i zwyciężymy. Jeszcze Polska nie zginęła. Tak myślimy, że tak trzeba. I gdyby Izraelici mieliby tego zaniechać, tego ducha walki narodowo-wyzwoleńczej, czy jakby to powiedzieć, to co im zostaje? To co by mieli robić w takiej sytuacji? No co? No jaka jest alternatywa dla czynnego oporu, dla buntu? No jaka? No chyba tylko apatia, rezygnacja, opuszczenie rąk, załamanie. Nic nie ma sensu, bez sensu. Jeszcze przez E pisane. Wszystko jest bez sensu. Nie warto nic robić. W końcu depresja, narzekanie, stagnacja, rozżalenie. Taka jest alternatywa. No ludzki rozum tak coś takiego podpowiada. Jak nie walczyć? No to poddać się. Poddać się biernie okolicznościom, a niech tam, niech umrę. Dobra. Otóż myśli Boże to nie myśli ludzkie i drogi Boże to nie drogi ludzkie, mówi Pan. Pan ma swój sposób, inny sposób. I dlatego daje przez proroka Jeremiasza dla swojego narodu bardzo konstruktywną radę. Żaden bunt, żadna walka narodowo-wyzwoleńcza, ale też nie opuszczenie rąk i użalanie siebie, a tego, oj, co to było, już trudno. Piąty werset czytaliśmy do siódmego, jeszcze powtórzmy. Budujcie domy i zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki, wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, uwaga, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Ale rada! Co za rada! Pomimo krótkotrwałości zesłania, bo przecież Bóg powiedział, 70 lat przejdzie nad królem babilońskim i się skończy ta niewola. To nie będzie trwało nie wiadomo ile. Nie łudźcie się, to będzie trwało długo, w tym sensie, że kilkadziesiąt lat. I nie myślcie, że jutro anioł z nieba z mieczem stąpi i rozwali ich, a wy wyjdziecie zwycięzcy. Nie, przyciśnie was trochę, będzie wam tam ciężko. Ale pomimo tego, że to jest okres jednak określony i krótki, róbcie, Bóg mówi do nich, róbcie rzeczy, które nie są wcale obliczone na żaden natychmiastowy skutek. No bo kiedy wzywa ich, żeby zakładali ogród, to chyba do głowy nikomu nie przyjdzie, że to jest tylko tygodniowa inwestycja. Jak się zakłada ogród, to trzeba wiedzieć, że te 2-3 latka albo i 5 latek trzeba będzie poczekać, aż przyjdzie owoc z tego ogrodu. Nie tak od razu, oczywiście, jak ktoś dynię sadzi, to ma po 3 miesiącach już jedzonko. Ale ja bym tam dynią się żywić, coś konkretniejszego, oliwka na przykład, żeby wyrosła, winogrona. Ja posadziłem na wiosnę i co tylko na liście patrzyłem w tym roku. Ale uważałem, że to ma sens. Ma sens robić takie rzeczy. Podobno kiedyś Luther powiedział, że gdyby się dowiedział, że jutro przyjdzie Pan Jezus po swój kościół, to jeszcze dzisiaj posadziłby jabłonkę. A jabłonka, owoce dosyć tak nie od razu. Żeniaczka, wychodźcie za mąż, żęcie się, płodźcie synów. No jak się spłodzi dziecko, to chyba do głowy komuś nie przychodzi, żeby jutro już go bawić. Aż takich wcześniaków nie ma. 9 miesięcy trzeba poczekać,
aż się dziecko urodzi w ogóle, a owoce tego, kiedy ci wreszcie dziecko coś miłego powie, tato, kocham cię, to trzeba długo i długo poczekać parę lat. A czasem się można w ogóle nie doczekać nawet. Mieli tworzyć rzeczy, których ze sobą nie zabiorą po zakończeniu zesłania. No bo kiedy jest powiedziane budujcie domy, to przecież nie była tam mowa o przyczepach kempingowych. Budujcie domy, to wiadomo, że zrobicie to, pomieszkacie i zostawicie to. Kto inny może przyjdzie, będzie mieszkał albo to rozwalą. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego posłałem was na zesłanie. To też mowa o tym, że mają robić różne rzeczy dla tego miasta, dla tych miejsc, w których przebywali, z tą świadomością, że tego nie zabiorą. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Co też Bóg proponuje Izraelowi? Wzywa ich do tego, żeby się zaangażowali w takie różne czynności, które zmienią atmosferę ich serc w czasie tego zesłania. Jeden mąż Boży kiedyś modlił się tak: Boże, daj mi wewnętrzny spokój, abym przyjął rzeczy, których nie potrafię zmienić. Daj mi odwagę, abym zmieniał rzeczy, które mogę zmienić. I daj mi mądrość, abym odróżnił pierwsze od drugich. Oto rada. Ej, Judejczycy, rozważcie, co możecie zrobić. Są rzeczy, których nie zmienicie. Nie zmienicie tego, że czas waszej niewoli jest z góry wyznaczony i wy go nie skrócicie ani o jeden rok. Tego nie możecie zmienić. Musicie to przyjąć, uznać. Sąd Boży się odbywa, macie to przeżyć, jesteście w określonych warunkach umieszczeni przez samego Boga. Koniec, nie dyskutujmy już tego. Ale zajmijcie się tym, co możecie zmienić, na co macie wpływ. I wy macie wpływ na to, jak przebiega ta wasza niewola. Czy się kwasicie, czy żyjecie pogodnie, czy żyjecie konstruktywnie. Jakie były korzyści z przyjęcia takiej filozofii przetrwania? No, kiedy człowiek uzna to, czego i tak nie da się zmienić, i zacznie zajmować się rzeczami, które może zmieniać, to okaże się, że może z wielu rzeczy skorzystać. Nawet w takim czasie niewoli może zacząć korzystać. Tutaj żeśmy przeczytali, żeby was przybywało, a nie ubywało. Więc jak ludzie się kwaszą, jak tak, oj, żenić mnie, ja nie będę się żenił, takie czasy, tyle pieniędzy, oj, nie będę się żenił. A dzieci, ja nie będę dzieci, gdzie to człowieku dzieci, to popatrz, jakie są teraz dzieci, to po prostu po co taka mordęga, to nie, to już patrzysz, dziadkowie umierają, za tobą już nie ma nikogo, wszystko się zmniejsza, kurczy, coraz mniej nas, coraz słabsi jesteśmy. Korzyść? Rozwój liczebny przybywa, jest z kim pogadać, jest się do kogo odezwać, jest z kim coś zaplanować, pomarzyć, pośmiać się, pocieszyć nawet najdrobniejszymi rzeczami. Poza tym korzyścią było zajęcie się całkiem przyjemnymi rzeczami, no bo w końcu jak się człowiek żeni, jak za mąż wychodzi, no jak to jest, przyjemna rzecz być już razem we dwoje. To jest przyjemne. Spożywać owoce z winnicy. No bardzo przyjemne. No jak ktoś nie posadzi, nie podleje, nie przypilnuje, to potem, gdy przychodzi czas owocu, to musi iść na rynek i patrzeć, jakie to drogie wszystko, jakie to drogie. A jak sobie posadził i wyhodował, to miałem jeszcze może nawet koszyczek na rynek i mój taniej, trochę taniej i jeszcze zarobić. Więc Izraelici dostali taką radę od Boga, bardzo konstruktywną, jak mogą ten czas, którego nie mogą zmienić, mogą zamienić na czas w sumie piękny, wcale nie taki tragiczny. I trzeba nam, bracia i siostry, powiedzieć, że takie okresy umownie nazywając zesłania, mogą się pojawić, pojawiały się i się pojawiają do dzisiaj w życiu ludzi. Kiedy przychodzi na nas coś
zawinione czy niezawinione, nieważne, teraz o tym nie rozmawiamy. Taki czas, takie okoliczności i warunki, w których nam strasznie źle, strasznie nam ciasno, niewygodnie, nieprzyjemnie. Chcielibyśmy być gdzie indziej, a musimy być tu. Chciałbym chodzić sobie po plaży, a muszę siedzieć na lekcji i uczyć się. Chciałbym sobie pojechać gdzieś, a muszę w pracy, to jest cały czas to samo. To samo, ciągle to samo. No różne takie sytuacje. Pan Jezus powiedział do Ojca w modlitwie arcykapłańskiej: jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. To znaczy, że nasze życie tutaj na tej ziemi jest jak na zesłaniu, ogólnie rzecz biorąc. Każdy, kto narodził się z Boga, kto jest uczniem Pana Jezusa, już nie należy do tego świata, jest domownikiem Boga, ale jesteśmy tu posłani, jesteśmy zesłańcami, mówiąc krótko, zesłańcami na ten świat. Tak naucza nas Słowo Boże, tak jak Jan swego czasu był zesłany na wyspę Patmos i miał tam taki okres, a jak wiemy, chyba mocno nie narzekał, skoro mu się Bóg objawił, żeśmy niedawno spędzili kilkadziesiąt śród, rozważając objawienie świętego Jana. I chciałbym, byśmy teraz przyjrzeli się paru okolicznościom, w których możemy się znaleźć i jak będziemy to odbierać. Weźmy najpierw nasze miasto. To jest miejsce naszego zesłania, miejsce naszego pobytu. Obojętnie, ile tygodni nawet tu mieszkasz, to dzisiaj, w tę niedzielę jesteś tutaj. Jesteś w tym mieście, pięknym mieście z jednej strony, pięknym, ale ma też ono swoje gorsze oblicza i gorsze dzielnice i trzeba się nawet, to jest powiedziane, odważyć, żeby zobaczyć sam, jak to w niektórych miejscach naszego miasta bywa. Słowo Boże mówi, że nie mamy tutaj miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. To miasto, w którym żyjemy teraz, to nie jest na zawsze. To jest tylko miejsce przejściowe. Świat nie jest domem mym, jak śpiewamy, jak moja żona bardzo lubi śpiewać. Nasza dusza wyrywa się do naszego domu w niebiesiech. Co nas spotyka tutaj na tej ziemi, spotyka nas w tym ziemskim mieście? Często spotyka nas wrogość bezbożnych współmieszkańców. Mamy czasem wybite szyby, jeśli chodzi o nasz zbór, czasem wybite szyby, wysmarowane odchodami klamki. Nieraz musiałem je myć, bo komuś się nie podoba, że tutaj jesteśmy. Komuś się nie podoba, że w ogóle jesteśmy. Najlepiej jakby nas nie było. Co nas spotyka? Ignorowanie nas przez władzę. Choćbyśmy nie wiem jak się starali, to i tak będą nas lekceważyć. Ileż pism ja napisałem do prezydenta miasta, niektóre w ogóle zostały bez odpowiedzi, bo nie uznali, że w ogóle należy odpowiadać, bo kimże my jesteśmy. Jeden z radnych powiedział mi kiedyś: panie, a ilu was jest? Jakby was było 3000, to byśmy rozmawiali. W oczy mi tak powiedział. Co nas spotyka w tym mieście? Dużo przykrości może nas spotykać, jeśli naprawdę idziemy z Jezusem. To nas takie rzeczy spotykają. I można by się oburzać, można by się zanurzyć w falach żalu, pretensji, nie wiem, pisać do Strasburga o równe traktowanie. I co to da? Można tak robić, ale jedno jest ważne. I to już jest konstruktywna myśl. Przez jakiś czas tutaj trzeba będzie żyć. Przez jakiś czas. Bóg określił ten czas, że trzeba będzie tutaj żyć. I w myśl tej rady, jaką Bóg dał kiedyś Izraelitom na zesłaniu w Babilonii, Słowo Boże mówi do nas: błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nie narzekajcie, nie wieszajcie psów na nich, tylko błogosławcie serce, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, którzy was prześladują. Nie pozwólcie, żeby w waszym sercu pojawiła się gorycz. Jeżeli są obojętni, wcale się nami nie przejmują, to my nie róbmy tego samego.
Nie bądźmy obojętni, nie odpłacajmy tym samym. Bądźmy społeczni, bądźmy, interesujmy się tym, jak ludzie żyją, może komuś trzeba pomóc, może coś trzeba naprawić, może trzeba coś podnieść, może coś, na coś trzeba zareagować w mieście. Dbajmy o pomyślność tego miasta, módlmy się o to miasto, naucza nas Słowo Boże. Módlmy się, miejmy dobre nastawienie, miejmy pozytywne nastawienie, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czytamy w liście do Galacjan w 6 rozdziale. A więc, bracia i siostry, z określonych powodów jesteśmy w cudzysłowie skazani na życie w tym mieście. Jaki jest sposób na przetrwanie? Staraj się o pomyślność tego miasta. Możecie przyjąć takie wezwanie? Taką radę Słowa Bożego? Na miarę swoich możliwości, na miarę tego, jak Duch Święty nam będzie podpowiadał różne rzeczy. Róbmy dobre rzeczy wokół siebie, wszystkim czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary. I okaże się wtedy, że polubisz to miasto. Nie będziesz mówił, a to syf. Nie będziesz mówił, a jak to w ogóle, co to jest, nie? Polubisz to miasto. Polubisz, jeśli chodzisz w jakimś takim złym nastawieniu, bo to jak miejsce skazania. Inne okoliczności. Trudne warunki mieszkaniowe i bytowe. No czasem się nam zdarzy, że trzeba mieszkać w jakiejś ciasnocie, w jakichś trudnych warunkach. Nie tak, jak trzeba. Nie ma ubikacji może nawet w domu, tylko trzeba na klatkę schodową wyjść, bo tam oczywiście nie na klatce, żeby się załatwić, ale że gdzieś tam wspólna jest i tak dalej. Okazuje się, że niedogodności bytowe to dość powszechna rzecz. Gdybym tak każdego z was zapytał, czy ze wszystkiego jesteś zadowolona, z tego, gdzie tam mieszkasz, sąsiedztwa i tak dalej, z tego, jak grzeją twoje kaloryfery, ile kosztuje prąd, ile kosztuje gaz i tak dalej, bym tak zapytał, to oczywiście w naszym gronie to wielu powie, o super, bardzo dobrze, ale może już w innym gronie trochę inaczej powiem. Często ludzie narzekają, bo zamieszkają na wsi, to wiocha, w mieście, o ten hałas, ten smród, to wszystko i tak dalej. Niedobrze. No, sąsiedztwo, a ci sąsiedzi to grają mi ciągle, albo ci sąsiedzi to mi tam dokuczają, albo ci sąsiedzi to psa wystawiają i tam smrodzi mi. A te koty sąsiadów, ja bym ich, nie wiem, ja ich... No ciągle coś jest nie tak, ciągle jest coś nie tak. I to niezadowolenie z powodu różnych takich warunków mieszkaniowych, z ciasnoty mieszkania, z niedostatku materialnego i tak dalej, może człowieka wypełnić goryczą, może sprawić, że idzie do domu i może dlatego niektórzy tak chętnie przesiadują u innych całymi godzinami i nie wracają do swojego domu i tak dalej. Cóż konstruktywnego tutaj można powiedzieć? Kiedy nas coś ciśnie, kiedy nam jest źle, jeśli chodzi o nasze warunki mieszkaniowe? Po pierwsze, pamiętaj, że to jest okres przejściowy. To jakiś czas tylko będziesz mieszkał. Nie bój się, na wieki wieków nie będziesz mieszkał w tej swojej chałupie, w tym sąsiedztwie. Nie bój się. Jak ci dokucza jakiś sąsiad, przyjdzie dzień, że spojrzysz na miejsce i już nie będzie tego bezbożnika. Tak Słowo Boże mówi. Tak jest, tak my doświadczamy w naszym życiu. Z określonych powodów masz dzisiaj takie, a nie inne warunki mieszkaniowe i masz takich swoich sąsiadów, takich domowników, nieważne ile czasu, ale trzeba będzie z nimi jakoś żyć. No tego nie zmienisz, tego nie zmienisz. Co ci da, że będziesz narzekał i przeklinał, że będziesz walczył cały czas, że będziesz dobijał się o swoje, że to ma tu leżeć, że to ma być posprzątane, że to ma być... No można zrobić z mieszkania piekło. Przez coś takiego. Słowo Boże daje lepszy sposób na przetrwanie. Staraj się o pomyślność tych, z którymi zamieszkujesz pod jednym dachem. O, a co? Jak on na śmieciu, na brudzie zostawił znowu naczynia w zlewie i... Staraj się o pomyślność tych, z którymi żyjesz pod jednym dachem.
zajmij się tym, żeby im zrobić coś dobrego, żeby im... No nie, no co ty, bracie, mówisz? No właśnie to mówię, Słowo Boże mówi. To jest sposób na przetrwanie. To jest sposób, Boży sposób na przetrwanie, bo ci to nic nie da, że będziesz walczył, bo tylko siebie zniszczysz, jeszcze ich zniszczysz. Ale jak zajmiesz się tym, żeby wyjść naprzeciw, żeby zrobić coś dobrego dla nich, nawet jeśli oni nie bardzo się przejmują tobą, jeśli zadbasz o ich pomyślność, będziesz się modlił o nich, będziesz życzliwy dla nich, to się okaże, że oni nie są wcale tacy straszni. Że nawet tego mojego brata stać na to, żeby mi herbatę zrobić. Żeby się do mnie uśmiechnąć. Nawet tego sąsiada stać na to, żeby po prostu tę kupę sprzątnąć, którą jego pies zostawił u mnie pod drzwiami. Nagle zacznie się zmieniać też sytuacja. Nawet jeśli się długo jeszcze nie będzie zmieniać, bo my nie mamy na to wpływu, to w naszej duszy będzie pogoda, będzie słońce, będzie inaczej, bo Duch Święty przyniesie nam radość z tego powodu. Zainteresuj się, bracie i siostro, tym, na ile zmieni się atmosfera pod twoim dachem, gdy zastosujesz złotą regułę postępowania. Ona brzmi tak. Wam, którzy słuchacie, Pan Jezus powiedział, bo nie wszyscy słuchają, nie wiem, wszyscy słuchają teraz? Wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Nieprzyjaciół, nie przyjaciół, tylko nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Jak komuś takiemu coś dobrego zrobić? Boże myśli to nie ludzkie myśli. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugie, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Złota reguła postępowania. Czyż nie warto spraktykować, jak to działa? Wypraktykowaliśmy, jak to działa, jak walczymy o swoje, jak nie popuścimy na centymetr. Wiemy, jak to działa. Jest walka. Raz ty wygrywasz, raz on wygrywa. Jest cały czas jakaś ruletka życiowa. A Słowo Boże mówi, jak to można zmienić. Inne jeszcze miejsce zesłania. Małżeństwo, związek małżeński. Zawieranie związków małżeńskich będzie miało sens aż do końca świata. Tak Słowo Boże mówi. I jak przyjdzie Pan, to właśnie zastanie, że żenią się, za mąż wychodzą i tak dalej, kupują, sprzedają. Tak będzie aż do końca. Tak będzie aż do końca. Ale rozmaicie układa się pożycie małżonków. O, w naszym gronie to małżeństwa są piękne, takie szczęśliwe, uśmiechnięte. Pomagają sobie, kwiatki mąż żonie daje, żona co chwila pyta, mężu, czy ci zrobić kawkę czy herbatkę? Może coś jeszcze byś chciał? Jakie masz życzenia na dzisiaj? I tak dalej. No tak wyglądają mniej więcej nasze udane małżeństwa. Ale bywają i takie związki, w których pojawia się kłótnia, gniew, nieporozumienia, w których dni zaczynają być, dłużyć się strasznie i być koszmarem. Jak przeżyć w takim związku? Jak wytrzymać w takim związku? No cóż, można nadawać na męża, na żonę, można użalać się, można poderwać sobie jakąś siostrę, która też tam nie za bardzo ma tam z męża i tak objechać tego męża na lewo i na prawo. Można różne takie rzeczy robić. Albo można opuścić ręce, powiedzieć, już jakoś doczekam śmierci. Nie, ten chłop, oj. Jakoś przeżyje. Słowo Boże daje nam konstruktywną radę. Po pierwsze, weź pod uwagę, że małżeństwo jest określone w czasie, aż do śmierci. To może trwać rok, 50 lat, aż do śmierci. Bóg określił ten czas. Więc ty nie masz na to wpływu. Możesz natomiast podejść konstruktywnie do tego swojego stanu, tych okoliczności, w których żyjesz. Jest to rada... Boża rada jest o niebo lepsza od tego, co człowiek sam może sobie w tym momencie wymyśleć.
Otóż ta rada jest taka. Staraj się o pomyślność swojego współmałżonka. Tak, 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 twojego współmałżonka. Ale jemu i tak dobrze jest. To, że ze mną w ogóle jest, to ma dobrze. A może by mógł mieć lepiej? Może jakbyś tak zaczęła, czy zaczął myśleć, co mogę dla niego zrobić, żeby rozświetlić trochę jego życie, jej życie. Żeby mu było pomyślniej. Bo przecież jaki on jest, to jednak potrzebowałby pomyślności. Staraj się o pomyślność swojego współmałżonka. Wypróbuj, jak to zmieni jego nastawienie, jej nastawienie do ciebie. A to działa. Ha, to działa. Bo jak zaczniesz robić tak dla niego, dla niej, żeby było mu pomyślnie. A wiesz, że on by chciał to? On by chciał teraz oglądać, powiedzmy, TVN24. A ty chcesz oglądać na wspólnej. I teraz do pilota, kto pierwszy. I ty myślisz o sobie, bo ty już drugiego odcinka nie oglądałaś. Ale jak pomyślisz, żeby zadbać o jego pomyślność? Jaka jest jego pomyślność? Po jego myśli jest TVN24. No to oddać mu pilota i powiedzieć, oglądaj sobie dzisiaj TVN24. No ale, a no czemu ale? A nie przeżyjesz bez tego odcinka jednego, czy dwóch, czy pięćdziesięciu? Tam ich jest tyle, że wystarczy. On może umrze i jeszcze będzie lecieć. Ale zadziałać ku pomyślności swojego współmałżonka. Wiesz trochę, jaki on jest, jaka ona jest, czego chce, co lubi, a czego nie lubi. Nastawić się na jego pomyślność, na jej pomyślność, a nie na siebie, na swoją pomyślność. I to działa. Tak Słowo Boże nas naucza. Tak naucza. Dyscyplina. Są takie sytuacje, tacy ludzie, z powodu których jesteśmy bardzo ograniczeni. I nie możemy żyć, działać zgodnie z naszymi odruchami, naszymi pragnieniami, naszymi potrzebami naturalnymi. Trzymają nas w karbach. Jakaś dyscyplina. Coś trzeba, chociaż my byśmy chcieli inaczej, chociaż byśmy chcieli całkiem inaczej. I tak rodzice narzucają nam różne rygory, które są czasem nie do przeżycia, się wydaje. Nauczyciele nas zmuszają do robienia rzeczy absurdalnych zupełnie, bo przecież nam się to w ogóle w życiu nie przyda, a musimy się tego uczyć. Pracodawcy każą nam przychodzić na siódmą, bo przecież my i tak od siódmej nie robimy, to my byśmy, no co się stanie, jak przyjdziemy trochę później. Na nabożeństwa każą nam przychodzić na dziesiątą. A co się stanie, jak przyjdę 10:20, 10:30? Tyle razy tak zrobiłem i dalej żyję. I Bóg mnie nie zabił. No różne takie sytuacje. Trenerzy, duszpasterze oczekują od nas różnych rzeczy. I co to da, bracia i siostry, że będziemy się opierać, buntować, ignorować dyscyplinę, stawiać się, ciągle będzie walka. Co to nam da? Pomoże nam to coś? Są takie okresy i takie sytuacje, że podlegamy tym ograniczeniom, tym surowym zasadom dyscypliny i tego nie zmienimy. Tego nie zmienimy. Nie wydoroślejesz w 5 minut. Musisz dorosnąć normalnie i wtedy ci rodzice dadzą spokój. Tego się nie zmieni. Są ludzie, którzy całe życie walczą. Jak walczyli w dzieciństwie, tak potem z nauczycielami, potem walczą z pracodawcą, potem walczą, już nawet potem i walczą z tym grabarzem. Żeby tak możesz pan to zrobić, jak ja umrę, żebyś pan pamiętał. I cały czas walczą, aż po grobową deskę. My mamy dzisiaj złoty środek na przetrwanie nawet najbardziej przykrych chwil w domu, szkole, pracy. Staraj się o pomyślność tych, którzy cię dyscyplinują i stawiają ci wymagania. Można tak zrobić? Ej, zboże pański. Można? To nie jest proste, ale tak można. Tak trzeba. Taka jest rada Słowa Bożego. Zacząć tak, nie stawiać się, bo to jest narzucone dla nas. To jest okres, podlegamy określonej dyscyplinie. Ale zadbać o to, żeby ci, którzy dyscyplinują nas, którzy nam stawiają te wymagania,
mieli pomyśleć. Przecież oni nie robią tego zazwyczaj, żeby nam dopiec, żeby nam życie uprzykrzyć, tylko robią to dla naszego dobra. Tak Słowo Boże naucza, że karanie, że dyscyplina jest dla naszego dobra. Bracia i siostry, Izraelici mieli przed sobą kilkadziesiąt lat w Babilonii. Tego nie mogli zmienić, ale Bóg dał im rewelacyjny sposób na przetrwanie. Pamiętając o tym, że są w Babilonie przejściowo, mieli zająć się dbaniem o pomyślność miasta, do którego zostali skazani na zesłanie. Bóg im objawił ponadto, że ma dla nich bardzo dobry plan co do przyszłości. Ma dobre myśli o nich, jeśli chodzi o na przyszłość. Ten okres, który tam przeżywają, nie jest na daremno. Że Pan mówi, ja mam myśli o was, o pokoju, a nie o niedoli. Żeby wam zgotować przyszłość. To jest coś, co wam posłuży ku dobremu. Czy możemy z tej rady Pana czegoś praktycznego i dla nas się nauczyć? Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Naucza nas Słowo Boże.